Centralnym Muzeum Pożarnictwa świętowano zakończenie lata na sygnale, połączone z promocją numeru alarmowego 112. W akcję zaangażował się mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brudka, którego odwiedziny w Mysłowicach spotkały się z wielkim entuzjazmem wśród dzieci. Dzieci zawsze reagują bardzo ochoczo na wszystkie nasze zaproszenia. Również dzisiaj bardzo ochoczo zareagowały, powiedzmy, przyjęły w bardzo dużej liczbie nasze zaproszenie. Chyba wszystkie szkoły przybyły na to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że takim magnesem była właśnie obecność mistrza olimpijskiego Zbigniewa Brudki. Na zaproszenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa odpowiedziały mysłowickie szkoły podstawowe. Jak zapewniają nasi milusińscy, numer 112 jest im już dobrze znany, co nie przeszkadza w polepszaniu i pogłębianiu tej wiedzy. Można zadzwonić na ten numer, gdy się pali w domu. To można zadzwonić na ten numer także, gdy... Raczej nie, gdy kot jest na drzewie. Ale można po prostu wezwać straż pożarną i policję oraz też ambulans. Bo na przykład gdyby palił się sąsiadowi dom i żeby nie zajął się na przykład kolejny dom, to mógłby na przykład dziecko, jak rodziców nie ma, zadzwonić pod numer 112 i uratować kogoś. Podczas spotkania mistrz Zbigniew Brudka podzielił się z dziećmi swoimi wspomnieniami z olimpiady, pokazał im medale oraz swoje łyżwy. Jednak nade wszystko, jako strażak, starał się ich przekonać do mądrego korzystania z numeru 112. Tak naprawdę jestem i sportowcem, i strażakiem. Staram się w jakiś sposób łączyć te profesje. Myślę, że do tej pory mi się udawało. Mam nadzieję, że dalej tak będzie. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę przynajmniej te podstawy muszą wiedzieć, jaki to jest numer przede wszystkim i co powiedzieć, gdy się zadzwonimy na ten numer, jakiej pomocy potrzebujemy, gdzie tą pomoc wysłać. Te podstawowe informacje są bardzo istotne, bo ułatwiają nam później pracę. Czy to jest właśnie straż pożarna, czy to jest pogotowie, czy policja. W spotkaniu wziął także udział strażak, bohater z Mysłowickiej Straży Pożarnej Krzysztof Skibiński, który rok temu uratował rocznego chłopczyka, udzielając instrukcję, jak przeprowadzić pierwszą pomoc. Mama dziecka dodzwoniła się wtedy właśnie na numer 112.